Witam serdecznie z tej strony Kont i lecimy na lodową krainę w Knights of the Row, coraz bliżej zamku władcy mroku, który chce zawładnąć nad światem. W tle macie kitku, które spadło sobie zobaczyć, co za oknem się dzieje. A ja pędzę, lecę, skaczę i tracę życie na jakimś stojącym strzelajku. No, ci to są cwaniaki, bo strzelają po skosie. Że komu w drogę, temu złoczyńca w zamku. Cześć czarodzieju, daj mi save. Greetings to see you. Let's go! Prawdopodobnie jest to przedostatnia plansza, więc... Będzie to również prawdopodobnie przedostatni odcinek z tej serii. Oj, sople. I wy przeciwko mnie. Okej, to mi się pewnie będzie kruchło pod nogami. A jednak nie. Aha, sopelki. Okej. Prawie mi się udało wyzgonować. No i kamienia. Ała. No! Też mam łuki, nie zawaham się go użyć. A, zepsułem sobie skrzynkę. Tam nie doskoczę, to jest pewne. Co to za wiking? Ile many? Podoba mi się to, mam full many dzięki temu. Dobra, mamy kolejny save, jak na razie bardzo łatwo. Zobaczymy, jak dalej będzie. Aha. Czy by trzeba było strzały użyć, żeby tam przeskoczyć? No. Da się od tej strzały odbić? Dobra. Teraz stąd doskoczę z góry. Ja zapomniałem, że ja mam Shield Rush tarczę przecież, o Boziu. Czerwona tarcza to jest do rushowania. Widzicie, no, Rob nie grał 2-3 dni i zapomniał, że ma skilla. Giant. Pewnie ma klucz jakiś dla mnie albo coś w tym stylu, bo to... Mhm. Dobra, to teraz? Tam nie ma gdzie skoczyć, więc wracamy. Dobra, zapiszemy się sobie, żeby mieć już zapisane, że mam klucz i manę przywrócić sobie do pełna bez konieczności myślenia, jak to zrobić. Mhm.
No dobra, mamy to. Mamy kolejny zapis. Greetings to you, my friend. Dobra, skrzynka. I tu nie przejdziemy teraz. No. Okej. Okay. Co parę glodu? Tyk. Aha, no tak, ponieważ on blokuje tarczę. Mięsko. Mięsko! A co to za czarownik? Czarownik, za którym się pokrętło od radia? Ojeju! Okej. Widzę monetkę, bo klucz już mam. Okej. Okay. Do CD można nosić jak jedno klucza naraz. No i które drzwi wybrać? Zielone, czerwone, niebieskie. Lubię niebieski kolor, gdzie niebieskimi drzwiami. Koniec końców i tak zszedłem na dół. Okej. Tyludyludyt. Nie wiem, czy cokolwiek widział, ale dobra. No właśnie, tu i dash, okej. Okay. Ho, 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 ho. Pierwsza śmierć na tej mapie. No dobra, nie jest źle i tak, bo to jednak mimo wszystko. Trochę. Tu przeszedłem, dobra, łuk. Dobra. Teraz trzeba tu daszować. No i co? Kamień. Dobra, on mi to rozwali. Będę mógł się dostać, co mi to rozwali. Dobra. No tego się nie spodziewałem. Aha. Głazu się nie da robić. O, mięsko dał przynajmniej. Dobra. Nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji, szczerze mówiąc. Dobra, mamy jakiś save checkpoint, te sprawy jest dobrze. Czy tam coś będzie? Jeżeli tak, to co? Może jakiś sekret jest tam, czy coś, sprawdzić nie zaszkodzi. No nie ma. No dobra, czyli tu nie ma nic. Dobra. No, zmieniałem sobie tarczę. Dobra, idziemy do góry. No, zmieniałem sobie za dużo razy tarczę i się zgubiłem, co mam odpalone w danym momencie. Aha. O kurde, nie ta tarcza. Klucz w suficie, no fajnie. Okej. Okay. Muszę przyznać, że spoko. Spoko opcja z kluczem w suficie, muszę przyznać. Dobra. No. No to można rozwalać te kulki. Właśnie nie można ich rozwalać. To jak ja mam się z tymi kulkami bronić, bo blokiem też nie dam rady z nimi się. To jakoś
Łuk miałem. Ten gościu daje klucz, który się blokuje w suficie, więc też słaba perspektywa. Aha. No dobra. No i klucz w suficie, no i super, jest dobrze. Nie da się tego klucza zabrać mimo wszystko. Jak z tymi magami sobie radzić? Z łukiem trzeba ich pewnie. Bo skoro nie mogę rozwalać tych kulek tarczą, tego gościa nie ma sensu zabijać, bo... Dobra, teraz się trochę podleczę. Tam jest Viking, widzę. Aha. Okej. Jakoś popierdzielona ta mapa jest, powiem szczerze. No jeju, ja go nie miałem zabijać. O, dobra, wolę się skuć, kurde, i iść od nowa, bo... Jakaś porypana ta mapa. Klucz bugujący się w suficie. Tutaj nie wiadomo, co się dzieje. Tam nie wiadomo, co się dzieje. Wkurza mnie już ta mapa. Poprzednio mnie tak nie wkurzało jak ta. Tak, było nie do uniknięcia. Dobra, to jest starsza do... No rzucaj. Kuźwa. Aha. Aha. Mhm. Dobra. Jakiś checkpoint jest. Jakaś nadzieja wraca. Aha. Klucza nie dał. Że więcej kluczy już po prostu... Ja pierniczę, co tam się dzieje. No i kolejny klucz zbugowany w suficie. Mhm. Nie da się. Kucać tu się dawało? Dało? Nie dało się kucać. To ja nie wiem. Od maczugi pewnie trzeba się odbić. No nie, no nie wiem, dziwne, to jest mega dziwne, co tu się dzieje. Może mi czegoś brakuje. Też nie dał żadnej butelki z maną. Kowal.
O, stać mnie na jakieś pienie, na jakiś upgrade, chociaż pojedynczy. Zobaczymy, czy to mi zwiększy max HP, bo tak się zastanawiałem, czy kupienie u kowala jakiegoś itemku nie zwiększa max HP-sa. Helmet za 200, armor za 250, a buty za 220, to buty kupię. Level has increased. No. Tylko pytanie, czy to nie jest jednorazowo, bo niebieskie serduszko, więc... Chciałem się zastanawiać, czy to nie jest jakieś jednorazowe, raz mi to się zużyje i do widzenia. Ewentualnie to jest jednorazowo na zasadzie, że jak zginę całkiem, to mi się przewróci, ale nie mogę wyleczyć tego serducha. No i wróciłem się tutaj, dobra. No i okej, okay, i co teraz? Gdzie teraz mam iść? Mam dziwne wrażenie, że to... No, zatoczyłem koło, no i co teraz? Prawo, nie mogę iść nigdzie indziej dalej, tu jest koniec mapy. To gdzie ja mam iść? Dziwna ta mapa. Może dostanę... A teraz może na górę tam mam iść, tym co zaskoczyłem nad niebieskimi drzwiami, co poszedłem i na górę tam było chyba wyjście. Nie wiem. Dobra, protection. Protection has been taken off. No da się. To nie wiem. No po co ja go biłem, jak tu jest chyba ten właśnie gość do zaciukania. No jak debil to debil. Dał kolejny klucz, no dobra. I tu trzeba było iść pewnie. Aha! To tu wróciłem się tutaj, okej. Okay. Świetnie, no i co mi to dało teraz? Nie było tam żadnego klucza kolejnego do zebrania. Nie ma many. Nie brakło many. Zaraz, moment, kurde, bo to już zgłupiałem w tym momencie, to gdzie ja mam w końcu iść? Nie wiem, tutaj może wam się wrócić, tam coś było też? Jakaś inna droga tam była? No bo w tym momencie zgłupiałem, mam klucz i co z tego, że go mam? Nie ma nic. Coś mnie ta mapa, kurde, zaczyna intrygować, co tu chodzi, gdzie ja mam iść. Po co ja darmów wziąłem? No. Gościu jest nie do zdarcia, widzę ten rycerz. Tam jest klucz jakiś do zebrania, ja nie wiem jak ja go mam zabrać przy takim... W takim natężeniu, no, niemożności skakania i tak dalej. Ale mi manę daje. Nie można blokować, nie można nic zrobić. Kowal tutaj jedynie da mi upgrade i w prawo nie mogę iść w ogóle. To ja nie wiem jaki to ma tutaj związek, chyba że po dachu.
No nie, no na się nie da wyskoczyć. No to ja nie wiem, gdzie mam iść, naprawdę. Tutaj zataczam koło. Zataczam koło, tu był ten maguś na tym. O. Nie idzie tego zablokować, to jest ciekawe. Tu był ten troll. No, jeszcze nie ten przycisk nacisnąłem, co trzeba. Jeden przycisk, co trzeba, nacisnąłem. Ja pierdź. No, zgłupiałem, naprawdę, nie wiem, gdzie iść tutaj. Nie ma tu żadnej mapy, ani z tych rzeczy, nie. Nie wiem, otworzę sobie zielone drzwi. Masakra. Zgubiłem się totalnie. Ta plansza jest już taka trochę bardziej popierdzielona i zgubiłem się naprawdę. Ile many tu daje? Się zeskakuje. No nie. Już tak już szukam rozwiązania i bardzo nie mogę go znaleźć. Myślałem, że będzie szybka mapa, bo ładnie poszło na początku, a tu kurde ząg, bo stanąłem gdzieś w jakimś nie wiem. Stanąłem na jakimś kurde w zablokowanym miejscu, nie mogę nigdzie ruszyć, ale nie wiem, co w tamtej skrzynce było, a pewnie ten scroll, do spell scroll, czy song scroll, czy co to tam było w tych. I tak samo tu, co tu jest, no, oj. Z jakiegoś powodu ten przeskok tam na drugą stronę, nie wiem, czy tutaj by tu miał być jakiś boss, czy coś. Dał mi pieniążka, żebym się mógł zapisać. Dało mi manę. Nie da mi pieniążka. No i tu jest to. Tu jest ten rycerz. Po prawej tam sobie za bardzo nic nie było. Tu jest to. No i klucz wiszący w ścianie. W suficie. Tu nie ma jakby skoczyć. Tu muszę może pewno, bo tu jeszcze nie byłem w tym miejscu. Jedyne miejsce, w którym nie byłem. Ale jak ja tam mogę skoczyć? No, tego się nie da. Chyba wiem jak. O ja pierdziel, chyba wiem jak. Ojej, ojej, faktycznie porąbana mapa. Już wiem, jak tam wyskoczyć. Potrzebuję monetkę, żeby się tam zapisać. Jest monetka.
wiem jak tam skoczyć. A, ale porąbana mapa. No tu już przesadzili z tym, co trzeba zrobić. Flaszeczki, dobra, dało jakąś flaszeczkę z maną. Dobra, jest jakiś kurde progres, ale... No dobra, 10 minut zmarnowane na to, a pewnie tu jest boss już. Tam coś jest po lewej. Dziesięć minut dobra zmarnowałem na to. No. O. Edith. What took you so long? You should have come here yesterday. No bo 10 minut zmarnowałem na tym. The prince closed the east gate thinking we might be spying around the city. So we had to make a detour. You dumb head, you were being followed. Let me guess, you are here to rescue the fairies. Gold in your pockets also catches my attention. You've got a nerve, then let me teach you a lesson. Co to kuźwa jest? It looks like your voice awakened the golem. It's for the best, I won't have to waste my time on you. Let's go. Co mam go bić? Gębę jak otwiera. To będzie długa walka z tym bossem, z tego co widzę. To ja nie wiem już jak ja go mam bić. Może po twarzy po prostu. Nic, wolę się skuć i zobaczymy jeszcze raz. Może po prostu mam go wrzucać w niego tarczą po twarzy i tyle. Jak już mnie wyciągnie na górę rączkami, to wtedy pewnie... Po twarzy tylko tarczą w niego rzucać to wszystko. Aha. Od razu jest walka, tak po prostu, nie? Jeszcze oberwałem, nie? No, dokładnie. Dobra, tylko jak ja mam sobie nabić... Jak mam nabić manę? To jest pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, jak ja mam tutaj nabić manę, jak już kurde mi się skończy. Bo pół życia mu zbiłem praktycznie na raz. No nie w tę stronę, gościu. No dobra. Potrzebuję źródła nabijania many.
Znaczy miałem manę nabijać. Aha. Dobra. Już wiem, na czym mam manę nabijać. To okej, to nie będzie taki trudny, jak się wydaje, tylko czasochłonny. No dobra, okej. Prosty, prosto czasochłonny. Jedna seria i zginie. Ale to zdecydowanie odcinek 10 minut za długi. To już powinno wystarczyć, żeby go zdjąć. Rąsie mu odpadły. I defeat this here enemy, Frozen Heart. I have defeated the Frozen Golem. What next? Final destination, zameczek. To tyle. Nie ma żadnych dialogów, więc no, to by było na tyle w tym materiale. Tak jak mówię, no niestety materiał się troszkę przedłużył o dobre 10 minut z racji tego, że trochę błądziłem. Tak więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. Zostawcie łapę, jakieś tam inne rzeczy. No i zapraszam na streamy na Twitchu. Miłego popołudnia, dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Bye!